Siema, z tej strony SneakerMeister, to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam, w czym chodzi najlepszy gracz naszej reprezentacji na mundialu. A oczywiście chodzi o Wojciecha Szczęsnego, który wyciągnął nam dwa karne, był naszym najlepszym graczem. Bardzo prawdopodobne, że będzie najlepszym w ogóle bramkarzem mundialu, ale na to musimy jeszcze poczekać. Ale oprócz tego, że jest dobrym bramkarzem, super gościem, to jeszcze ma także super kolekcję butów, w której możemy znaleźć mega perełki, takie jak na przykład Nike jeszcze z Kanye Westem, Jordany z Travisem Scottem, czy na przykład Adidasy Yeezy. Dzisiaj ja postaram Wam się pokazać je wszystkie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o danie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, odwiedzenie mnie na Instagramie i TikToku, tam jeszcze więcej streetwearowych treści, możecie napisać w komentarzu, która z tych parek najbardziej Wam się podoba, a jeżeli chcecie jakąś kupić, to z moim kodem MEISTER200 macie 200 zł rabatu na Golden Sneakers, tam niektóre z tych parek na pewno znajdziecie. A sponsorem odcinka jest, tak jak zawsze, aplikacja Hypee z najlepszymi wyprzedażami i promocjami w sieci, z nią także nie przegapicie żadnej premiery butów z kalendarzem premier oraz macie dostępne kody rabatowe, które aktualnie działają. Link dodaję Wam w opisie, także sprawdźcie. A zaczniemy sobie od Adidasu Yeezy, ponieważ to od samego początku można zobaczyć u niego w szafie. Podzielił nawet się raz z fotką, jakie ma w swojej kolekcji. Dosyć dużo tego tam można znaleźć. Na zdjęciach różnych z wakacji także się pojawiają, a pierwszymi z nich będą te zwykłe 350 V2. Może zwykłe jak zwykłe, ale te najbardziej popularne zebry, które według mnie są jednymi z najbardziej ikonicznych butów w ogóle XXI wieku, które zna prawie każdy, pasują do wielu rzeczy. Mega mnie śmieszy ta fotka w ogóle tutaj, na której znalazłem po prostu go w tych butach. Wygląda tutaj trochę komicznie, ale no Adidasy Yeezy Zebra są na nogach. Możemy je znaleźć oczywiście w sklepach resellerskich, na StockX-ie, u różnych osób, które po prostu je wydropiły na ostatnim dropie. Ja niestety nie wydropiłem ich nigdy za retail i nie chciałem płacić pieniędzy, ponieważ wiedziałem, że kolejny raz się będą pojawiały na Rastaku i kolejny, i teraz w listopadzie też się miały pojawić, można byłoby je kupić, gdyby nie to, że Adidas po prostu rozwiązał umowę z Kanye Westem, no i w sumie tak do końca nie wiemy, jak to dalej się potoczy. Kolejną taką parą 350 V2 w jego kolekcji są, uwaga, Sand Taupe, które mi osobiście średnio się podobają, ten taki brązowo-pomarańczowy vibe, trochę jak koloru pustyni. Nie za bardzo mi siedzi tutaj w tej stylówce na lato po prostu, na wakacje z rodzinką. Idealnie się sprawdzają, ponieważ no ogółem Yeezy są najbardziej wygodnymi butami w sumie, jakich można chodzić. Tak naprawdę możemy wziąć i 350, 700, obojętnie, które tak naprawdę Yeezy, i one wszystkie są wygodne. Ta kolorystyka nie za bardzo mi siedzi, także możecie je znaleźć w różnych sklepach resellerskich, ale na pewno po lepszych cenkach, po dużo niższych cenach niż na przykład właśnie Zebra, ponieważ no one były na samym początku już mało popularne, bardzo mało osób chciało je kupować, ponieważ one także pojawiły się w tym takim ogromnym zalewie, w ogóle 350 V2 i ich kolorystyk, które dostawaliśmy prawie co miesiąc nową, trochę inną, trochę innym odcieniu brązu i po prostu każdy się w niej gubił. Kolejną parą będą 700 Salt, tak mi się wydaje na tym zdjęciu, w ogóle sprawdźcie sobie to zdjęcie, mega miejscówka, bardzo mi się podoba w ogóle także dobór tych butów pod samo to miejsce na zdjęcia. 700 zwykłe Salty mi osobiście bardzo się podobają, większość 700 mi także się podoba, one są zazwyczaj w kolorystykach takich właśnie ziemi, tak jak większość Yeezy. Możemy także znaleźć oczywiście 700 tak jak Wave Runnery albo ostatnie niebiesko-pomarańczowe, no były różne kombinacje z nich kolorystyczne, ale te 700, które wychodziły przez pewien czas także co miesiąc, były właśnie w kolorach ziemi i ta kolorystyka Salt mi osobiście bardzo się podoba. Teraz dwie ciekawsze parki Adidasów Yeezy, ponieważ pierwszymi z nich będą 350 Pirate Blacki. Są to jedne z pierwszych butów Kanye Westa w ogóle dla Adidas, 350, pierwsza wersja, nie V2, te, których mamy podróbek po prostu na każdym kroku. Pojawi się w nich na jednej z gali od Juventusu Turyn i wziął je do garnituru. Nie wygląda to zbyt dobrze według mnie, ponieważ te 350 kojarzą nam się zazwyczaj, wiecie, z wakacjami właśnie, z stylówkami jakimiś takimi dochodzenia po mieście albo na wakacje gdzieś, wiecie, na może nie na plaży, ale do, wiecie, city breaków, które są wygodne, trochę takie papucie, ja to tak nazywam, które są mega wygodne, możemy je szybko założyć i gdzieś wyskoczyć. Super parka, niestety kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ponieważ od około 4 do 5 tysięcy złotych trzeba na nie wydać, jeżeli chcecie je teraz kupić. Miały pojawić się za rok, niestety nie pojawią się, no bo albo nie wiadomo w sumie co się z nimi stanie, może po prostu Adidas uzna, że wypuści je jako Adidas 350 bez Yeezy.
i bez obrędowania Easy, ale ta parka mi osobiście bardzo się podoba, no i szkoda mi trochę, że w przyszłym roku jej nie zobaczymy. A drugą taką parą ciekawszą z Easy będą 750, oryginalne light browny, które według mnie są jednymi z najlepszych Easy, jakie kiedykolwiek wyszły. Mega parka, która niestety nigdy nie pojawiła się ponownie i przez to kosztuje także bardzo dużo pieniędzy. Jest to z tych par, które nigdy nie miały restocku, nigdy nie pojawiały się po raz kolejny do kupna, tak jak na przykład zebry albo inne kolorystyki, na przykład jak Wave Runner 700. 750 niestety nigdy nie wyszły ponownie, nie można było ich kupić. Jeżeli ktoś nie interesował się wcześniej tymi butami, no to nie ma opcji ponownego ich zakupu. Będziecie mogli je znaleźć w niektórych sklepach reselerskich i to też nie wszystkich, ponieważ no jest to swego rodzaju rarytas i ciężko dostępny i ciężko do znalezienia. Przechodząc do kolejnych dwóch parek, nie oderwiemy się od Kanye Westa, ponieważ widać, że Wojtek lubi te jego klimaty i przejdziemy do chyba dwóch największych po prostu bangerów z tej listy, czyli Air Easy 2. Pierwsza z nich Solar Red, która według mnie jest jednym z najlepszych butów w ogóle, jakie wyszły w XXI wieku. Mega parka, ta para kiedy pojawiła się na rynku wszyscy oszaleli, tak samo jak Red Octobery. Mi osobiście bardziej się podoba niż Red Octobery. Dużo lepsze połączenie kolorystyczne według mnie, po prostu ta parka jest idealna, ale kosztuje no 40-50 tysięcy złotych. Znalezienie ich na polskim rynku jest, no graniczy z cudem tak naprawdę. W sklepach resellerskich też, tak szczerze mówiąc, nie wiem czy ktokolwiek ma je dostępne i da się je kupić. No jest to para po prostu grail. Dla wielu buciarzy, jeżeli ktoś interesował się butami już przez dłuższy okres czasu i pamięta jeszcze czasy Kanye Westa w Nike, no to na pewno będzie pamiętał tę parkę i będzie chciał ją mieć w swojej kolekcji. A drugą parką są także Air Easy 2, ale Pure Platinum, które uwaga, ma Dawid o butach z Wrocławia. Dawid pokazał je na spacerze jednym fotograficznym, na którym byliśmy razem. Muszę przyznać, że wygląda ta para w rękach dużo lepiej niż na zdjęciach, ponieważ ona mi się najmniej podobała z tej trójki. Ale tak czy siak jest to też para, na którą trzeba wydać po prostu mnóstwo pieniędzy. Wojtek ma ją w swojej kolekcji. Można go było z niej zobaczyć na przykład na lotnisku z rodzinką, ale no tak czy siak znalezienie jej aktualnie graniczy z cudem, także jedynie jako jakieś specjalne zamówienie ze sklepu ktoś może ją Wam ogarnie, ponieważ nawet na Sokicie ciężko znaleźć dostępny swój rozmiar, oczywiście nowy, żeby był nieużywany i po prostu kupić go sobie tak z marszu, nawet jak się ma dużo pieniędzy. A teraz przejdziemy sobie do Jordanów, ponieważ Wojtek także lubi chodzić w Jordanach. I jeżeli chodzi o dwie pary, które tutaj chciałem Wam pokazać, są to Jordany razem z Travisem Scottem. Pierwsza z nich to Jordany 6 Olive Green, które mi osobiście bardzo się podobają. Wystąpi w nich w food trucku u chłopaków. Oczywiście miało tam je założone w środku. Ciężko było zrobić screena ekranu, ponieważ nigdzie nie wrzucili jakiegoś zdjęcia z nim właśnie, żeby było widać te buty. Dlatego takie obrócone troszeczkę, ale ma je na nogach i wyglądają one naprawdę bardzo ładnie. Mogliśmy je zobaczyć także u Bojanowskiego, który robił oczywiście reportaże z Ukrainy i tam wszyscy także się zajarali, że ma właśnie te buty, jeżeli chodzi o światek taki buciarski, streetwearowy. Jeżeli chodzi o te Jordany 6, one nie wystrzeliły jakoś tam super cenowo. Trochę trzeba za nie tak czy siak zapłacić, ale jeżeli chodzi o jakieś wydania od Travisa Scotta, to one wychodzą tutaj naprawdę bardzo spoko cenowo i można je także kupić w sklepach resellerskich. Aktualnie, jeżeli chodzi o osoby, które po prostu sprzedają buty gdzieś tam na grupkach, na fejsie, na Vinted, ciężko je już je znaleźć, ponieważ jest to starsze wydanie, ale te dużo bardziej mi się podoba niż te szóstki, które ostatnio wychodził British Khaki. I jeżeli chodzi o wydania od Travisa Scotta, to trzeba przyznać, że nawet z szóstkami, które ja nie za bardzo lubię, potrafił zrobić coś, żeby mi się spodobały, a to jest naprawdę bardzo ciężkie w przypadku tych takich topornych butów, takich bardzo militarnym stylu, jak szóstki, a tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie i z Wojtka także przy tym outfitie fajnie się sprawują. A ostatnią parką, którą chcę Wam tutaj pokazać, są Jordany 1 razem z Travisem Scottem i Fragment, które są chyba najnowszym wydaniem, które ma w swojej kolekcji, ponieważ mogliśmy go zobaczyć właśnie w Katarze i właśnie na Mistrzostwach Świata. W tej parce Jordan 1 Lowy z Travisem Scottem i Fragment mi osobiście dużo bardziej się podobają niż Haye, które są droższe i był oczywiście na największy hype, ale kolorystycznie kompletnie mi nie siedziały. Tutaj ta zżółknięta podeszwa wygląda naprawdę bardzo spoko. Niestety kosztują także no full pieniędzy i żeby je kupić trzeba się trochę wykosztować. Jest to wydanie, które już jest łatwiejsze do znalezienia w ogóle i w sklepach gdzieś w Polsce i osób, które sprzedają buty, ponieważ no jest to jednak wydanie, które wychodziło ostatnio, nie jest to jakieś
Stare wydanie sprzed 2 lat, sprzed 3 lat tylko, jest jednak dosyć aktualne i będzie łatwiej Wam je znaleźć, jeżeli chcecie je sobie kupić, no ale trzeba się przygotować, że trzeba będzie wyłożyć za nie trochę pieniążków, ponieważ no jest to z tych wydań, których było naprawdę bardzo mało dostępnych na rynku i ciężko było je dostać. I także jeżeli chodzi o buty, w których chodzi Wojciech Szczęsny, to na tyle. Było trochę tych parek, możecie zobaczyć mniej więcej w jakich się ubiera. Jest jeszcze jedna marka, której par butów trochę ma, ponieważ widziałem zdjęcia w nich i to dosyć sporo, ale nie chciałem ich tutaj używać ze względu na to, co się dzieje aktualnie wokół tej marki. Jest to marka, która także wyrzuciła Kanye Westa, która także jest powiązana razem z Kim Kardashian i z bardzo przykrą sprawą i promocją, która była na Black Friday, o której pogadam jutro na kanale, także jeżeli nie wiecie, o co chodzi i nie wiecie za bardzo, o jakiej marce mówię, no to jutro będzie to na kanale, ponieważ jest to jedna z tych takich najbardziej chyba kontrowersyjnych marek na rynku. Aktualnie chyba już się sama dobiła tym, co zrobiła na Black Friday i jaką reklamę wypuściła. Także zapraszam Was do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o dodaniu komentarza, która z tych par najbardziej Wam się podoba. Pamiętajcie także na wejściu na mojego Instagrama, na TikToka i zostawieniu oczywiście łapek tutaj w górę. Niestety nasza reprezentacja odpadła w 1/8, ale tak czy siak spoko, bo awansowaliśmy w końcu stylem jakim stylem, no ale wiadomo, najważniejsze było to, żeby w końcu awansować z tej grupy i przełamać tę taką głupią pasę, której no widać, że wszyscy praktycznie, którzy tam jadą, są mega zestresowani ze względu na to, jak to wygląda zawsze, a w końcu może to przełamiemy. Także do zobaczenia, dzięki Wam wielkie za obejrzenie odcinka, cześć!